Skala przestępstw w sieci jest ogromna. Tylko od lipca tamtego roku do stycznia bieżącego roku Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadziło niemal 100 realizacji na terenie całego kraju, w wyniku których zarzuty przedstawiono 234 osobom. Aby im zapobiegać, trzeba przede wszystkim edukować, szczególnie młodych ludzi, którzy spędzają przed komputerem gro czasu. Bezpieczny internet to jest, żeby nie wchodzić w jakieś linki niezabezpieczone, między innymi właśnie linki na jakichś tam przeglądarkach internetowych, żeby zawsze uważać na co się wchodzi i co się klika. I właśnie to chcę tutaj udowodnić młodszym kolegom ze szkoły. Bo taki jest właśnie zamysł, aby ci najmłodsi byli świadomi, że internet to przestrzeń nie tylko rozrywki, ale również wielu zagrożeń. Dlatego w szkole podstawowej nr 15 w Mysłowicach trwają dni bezpiecznego internetu. A że nauka poprzez zabawę i gadżety technologiczne jest najlepszym sposobem na dotarcie do świadomości młodego człowieka, to dziś w mysłowickiej szkole pojawiły się m.in. roboty, których obsługi uczą się dzieci. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w sieci, ja myślę, że jedna z najważniejszych rzeczy w tej chwili w edukacji dzieci i młodzieży, odbywają się takie quizy, które dzieci mogą przy użyciu takich środków multimedialnych przeprowadzać, gdzie za pomocą gier wybierają dobre odpowiedzi, zastanawiają się nad tym, co robią w sieci. To najlepsza forma, to właśnie przez zabawę możemy uczyć dzieci. Rzeczywiście frajda, świetna zabawa, a przy tym szereg informacji niezwykle potrzebnych naszym najmłodszym. Co ciekawe, w przygotowaniach Dni Bezpiecznego Internetu uczestniczyli sami uczniowie ze starszych klas. Wraz z nauczycielami zadbali o prezentację, quizy, sami skonstruowali również i zaprogramowali Lego roboty. To jest Olaf z Krainy Lodu i on chodzi i rusza rękami. Zaczęliśmy od poniedziałku i skończyliśmy wczoraj. Zajęcia o tematyce cyberbezpieczeństwa z udziałem robotów szkoła może realizować dzięki wygranemu konkursowi, do którego wcześniej napisany został projekt. Thank you.